Witam panowie, panie z tej strony Imir. Dzisiaj robimy sobie takiego pseudo Overwatcha. Nie wiem, czy coś takiego wam się będzie podobało. Próbowałem, a raczej chciałem robić coś takiego od dłuższego czasu. Dzisiaj wyjątkowo sobie wybrałem samemu demko takie pilotażowe, a po tym demku pokażę wam jeszcze swoją akcję, na której mieliśmy, nie będę wam zdradzał ilu, ale cheaterów i no chyba nigdy czegoś takiego nie widziałem swoją drogą na nowej mapie. Także lukniecie sobie na ten materiał. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków. Będę mega wdzięczny. Jeżeli chcecie, to możecie mi jakieś demka po prostu podsyłać z potencjalnymi cheaterami na Discordzie. A jak nikt nie podeśle, to sobie po prostu poproszę jakiegoś znajomego, który będzie chciał mi wybrać te demka. Dobra, w każdym razie lecimy. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pirate Swap. Jest to strona, która służy do łatwego i szybkiego wymieniania swoich skinów w Counter-Strike 2 lub ich kupowania bez żadnego ryzyka. Na stronie możecie użyć mojego kodu IMIR, który daje wam aż 35% do depozytu przy doładowaniu i dodatkowo do $30 w pierwszych 3 transakcjach. Zapraszam was serdecznie na stronę Pirate Swap, aby wymienić swoje skiny lub kupić nowe. Z naszą potencjalną osobą, która oszukuje, także już dawno nie robiliśmy Overwatcha. Zobaczymy, jak to wygląda. O, oczywiście opis w ogóle, dużo osób mówi, że to mapa cheaterów. No i w sumie troszeczkę można powiedzieć, że coś w tym jest i no tutaj jest już ciekawie, wydaje mi się. Bo widzę, że nie ma jakiegoś większego problemu. Dobra, okej. To już chyba werdykt jest jasny, tak mi się wydaje. Ale możemy sobie dla beki poglądać, bo już dawno w sumie nie robiliśmy Overwatcha. Wybrałem randomowe demko po prostu i szczerze nie spodziewałem się, że gościu będzie aż tak odpalony. Totalnie go nie oglądałem wcześniej. Chciałem właśnie się zaskoczyć tak samo jak wy, żeby sobie pooceniać. Ogólnie jeżeli chodzi o te demka, między demkami Overwatchowymi a tymi, co teraz oglądamy, no to tutaj mamy o tyle komfort, że możemy sobie odpalić third persona, możemy obserwować inne osoby, jak to z ich perspektywy wyglądało i tak dalej. No a przy okazji tutaj w Overwatchu, tak, w Counter-Strike'u dwójce, można sobie po prostu przewijać sensownie te demka, bo w CS-ie go strasznie to glitchowało po prostu rozgrywkę. O, widzę, że goście sobie bany hopa jeszcze odpalił, także full combo poleciało, czemu by to nie? No i co? No i kurczę, no kolega sobie gra. Ja pierdzielę. No, ale powiem wam kurczę, że naprawdę. A fajny celownik ma swoją drogą. Nie, takie żałosne po prostu, że typy aż tacy odpaleni są. Z tego nie ma chyba żadnych konsekwencji, tak mi się wydaje. Ale jak możecie zauważyć, no to demko jest bardzo, bardzo krótkie i tego też w sumie nie wiedziałem przed wybieraniem tego demka, przynajmniej nie zauważyłem. Może gdzieś tam kątem oka się jakoś zasugerowałem i o tym nie wiedziałem, ale nie brałem z tego akurat z premedytacją, bo chciałem zrobić dłuższy odcinek. O, już coś tutaj się chyba dzieje. Disconnected by user. Gościu się chyba wkurzył. Demko jest bardzo krótkie, więc albo go wykikowali, albo dostał bana. Zobaczymy, jak to będzie. O, coś tutaj załapało. Co się tutaj, aksa. Aha, czyli po prostu, czyli po prostu wygłosowali skończenie. Także tak to wyglądało. No w sumie się kurczę nie dziwię. Ej, czekajcie. Mi się wydawało, czy ten typek miał Lema? No są w ogóle dwa typy z tym samym nickiem i to jest chyba ten akurat, ten oszukujący. Ten, co ma nadmiar PD, nie wiem ile to jest, 20 tygodni. Ja pierdzielę, masakra. Chcę zobaczyć, czy on miał serio Lema? Trochę chyba musi grać, że mu się wbił. Czekajcie, tak, on miał Lema, nie? Jeszcze boostuje swoich ziomków. No na pewno jednego, a nie, czekajcie. Tak, jednego tylko, reszta to są randomy. Także no co, graj full premade'em, fajna gierka. Bardzo, bardzo musiało mi to sprawiać przyjemność, że trafili na takiego typa, który był prawie na full odpalony, no bo tylko tyle, że spinbota nie miał, co nie? Ale żeby jeszcze był klimacik, to tutaj przygotowałem sobie w pęcie możliwość zaznaczenia tego, co gościu faktycznie miał, albo nie miał. Więc tak, I'm assistance, oczywiście wiadomo, xik, że to Vision Assistance. W sumie nie wiem, czy miał Vision Assistance, za krótkie demko, żeby stwierdzić. Ale wydaje mi się, że na spokojnie możemy zaznaczyć, że też miał wspomaganie celowania. Other External Assistance miał bany hopa, więc wydaje mi się, że xik. No i griffing damy jako, no, insufficient evidence, no bo w sumie nie griffował, nie było momentu, żeby griffował. Ja wiem, że to zawsze powtarzałem, jak nagrywaliśmy Overwatcha, ale zawsze mnie to śmieszy, bo jest napisane tutaj exhibited behavior that was disruptive, to jeszcze da się ocenić, anti-competitive, nie do końca wiem, co to znaczy, and or antisocial. Tutaj są przykłady oczywiście tego, że na przykład dostawał obrażenia od teammate'a i tak dalej. I zawsze mnie to zastanawia, bo antisocial, no to mi się jednak kojarzy z tym, że, nie wiem, na przykład by coś mówił na voice'ie czy coś. No ale w każdym razie tutaj nie da się takich rzeczy stwierdzić na Overwatchu, przynajmniej tym
podstawowym z CSGO. Może jeżeli jakimś cudem, chociaż wątpię w to szczerze powiedziawszy, pojawi się u nas Overwatch, że będziemy mogli z niego korzystać, nie? I po prostu robić werdykty, no to może się to zmieni. A teraz zapraszam was do demka, a raczej w sumie nagrania z live'a, swoją drogą zapraszam na live'y, link w opisie. Druga linijka, jak dobrze pamiętam, na którym mieliśmy no ciekawy mecz po prostu, bez większych spoilerów. No to zajebista gierka się zapowiada, jak gość jest odwalony na treningu, zobaczymy jak będzie buły strzelał. No co ono, zreportuję go, ale to raczej nic nie da. No to super gierka. O, no ta! Zajebiście, no zajebiście, kurwa. Skąd to poleciało? Czyli dobrze, dobrze widziałem. Ja nie wiedziałem, co jest kurwa nie tak z tą mapą, że to się da tak skanować. No, no to super. Super, super gierka, super, nie zmieniaj się. Ej, ale o co chodzi, że to jest skanowalne w ogóle? Kto stwierdził, że to jest dobry pomysł? Przecież tu powinny być jakieś bariery. A co, dadzą klasyczne mapy, przecież wszędzie są ludzie odpaleni. No co to za różnica, czy gramy na klasycznej, czy nie. I tu i tam będą odpaleni, mapa nie ma na to żadnego wpływu. No, tak wygląda właśnie Counter Strike, dwójka, nie? No, skany ogarną już na tej mapie. I bany hopa perfekcyjnego, bez stref, bez niczego. No, on się przyspiesza bez stref, gościu, powalony. Ta, no, na pewno. No, z paszą piwo pił. Jak się nie wkurzać przy CS-ie, powiedzcie mi. Czy gościu powinien mieć instabana za to, co on... No, to chyba mnie posra, nie? I ani... Ja pierniczę. A drugi też chyba jest od... No, ale nie wiem. Tylko... W sensie, nie, no, to jest chyba jakiś... A nie, też chyba świeże konto. Czekaj. No nie pokazuje oczywiście. O, jakieś edgy rzeczy na profilowym. Pusty inwentory albo prywatny. Nie wiem, czy jest odjebany, nie mam pojęcia. No ale w sumie gierka jest super, naprawdę. Nie, możecie go reportować, ale to pewnie nic nie da. No ale miałeś skill issue, za wolno zareagowałeś. Nie będę pytać. No matko. Ale gościu ma move, no chyba w Titanfalla gra, nie w CS-a. Chodźmy kupą. To na pewno dużo da. Dostajemy jednego skana. Ja. Nie wiem, kto k***a robi mapę, która jest skanowalna w każdej. On mnie przez trzy ściany przeskanował! I taki typo będzie se na odpale leciał przez 3 miesiące albo przez cały czas, później sobie zacznie legitnie grać i super, nie? No zajebiście, no naprawdę, no przecież co to kuźwa jest? O? Nie wiem jak ja go trafię, ale załatwiliśmy go. Dziękuję za obicie, panie kolego CTK-u. No ten Efi chyba też jest spany, tak mi się wydaje. No... No jasny chuj, no przecież się ruszyć na tej mapie nie da. Ale wiecie, bo generalnie to nikt nie czytuje w CS-ie, nie? Akurat tylko takie odpały czytują, bo nikt nie jest na tym, na legicie. Totalnie nikt nie gra na legicie w tę grę. Nie wiem, no Valve, naprawcie, tego antycheata, kurwa, tyle lat od początku CS-a. Ciekawe kto jeszcze czytuje. O! Super! No i gość ma z tego przyjemność, nie? Przypominam, to trzeba mieć jakieś problemy psychiczne, naprawdę, żeby mieć z tego przyjemność. Musisz mieć coś na bani równo, naprawdę. Ja pierdzielę, 32 fragi typu ma, posrane, nie? No Bóg tej gry, no. No. Co mogę powiedzieć? Nawet 100% headshotów nie ma. O, ale łatwo z dzieciaczkami. Nie, traina nie gram. Się nagrałem już. No i tak sobie chwilę poczekamy, że nam się ten debil nie trafił w sesji.
Mój gościu sobie bezkarnie skanuje 30. Ale naprawdę, nikt mi nie powie, nie ma żadnego kuźwa wytłumaczenia na to, że gościu sobie skanuje 50 ścian, które są niemożliwe do skanowania normalnie, w sensie przynajmniej sensownie, i gościu kuźwa przez jakikolwiek system nie jest wykrywalny. Jeszcze jakieś tłumaczenie, no bo są false positive i ktoś może dostać bana. Kurwa, tyle kili przez ścianę i tłumaczenie, że są false positive. No w jaki sposób tu mógłby być false positive? No przecież mnie posra, co to jest za tłumaczenie, kuźwa? Gościu 40 fragów, 90% fragów to jest przez ścianę, headshotami. Nie no spoko, no jeszcze z karem, oczywiście full auto. R13 subuje niż 26 miesiąc. No czyli jednak ten typ też jest odjebany. Jak można trzech usów trafić? No przecież mnie posra, trzech odjebanych w grze. I żadnych konsekwencji z tego nie ma, żadnego bana, kurwa, niczego, nie? Dziękuję jeszcze Pirate Swap za sponsorowanie tego odcinka. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym, cześć.